Telewizja w Polsce, Edyta Hołdyńska i kolejna część naszego programu, kolejne świeże informacje. News portalu w polityce.pl to informacja o sądzie w Niemczech, który zadecydował, że Katia Krajt ma oddać dziecko ojcu, który, jak się okazało, ma problemy z narkotykami. Cała konkluzja tego raportu jakby opiewa się na tym, że matka była nadopiekuńcza i tą skandaliczną historię, ale także inne rzeczy, które warto załatwić w relacjach Polski z Niemcami, opowie nam nasz kolejny gość. Jest z nami pan mecenas Stefan Hambura. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. No i nie mogę nie zacząć od koszulki, którą ma pan na sobie. Protest głodowy, uznać mniejszość polską w Niemczech. To postulat, który pojawia się już po raz drugi, prawda? Tak, w maju rozpoczęliśmy wtedy tutaj protest głodowy w Warszawie i w poniedziałek 9 października zeszliśmy się znowu w Berlinie. Tym razem z panem Marcinem Masnym. I pan Marcin Masny prowadził ze mną protest głodowy do piątku. Później trochę poczuł się zdrowotnie nie tak i już od soboty prowadzę ten protest głodowy sam. Teraz tutaj przyjechałem do Warszawy właśnie w sprawie pani Kati Krajt, gdyż no niestety wszystko wskazuje na to, że sąd niemiecki i niemiecki Jugendamt będą chcieli odebrać pani Krajt dziecko. I pani Krajt jest Polką, jej mama, to znaczy babcia dziecka, grała w polskiej reprezentacji piłki ręcznej, rozegrała chyba ponad 200 meczy w reprezentacji narodowej. Myślę, że no warto na te sprawy zwracać uwagę, przede wszystkim dlatego, że również pan minister Michał Wójcik z Ministerstwa Sprawiedliwości się tym tematem Jugendamtów i w naszych wzajemnych polsko-niemieckich relacjach zajmuje. I właśnie dzisiaj miałem też telefon w tej sprawie z Ministerstwa Sprawiedliwości. Zaproponowano też pomoc w sprawie pani Kati Krajt. To nowa informacja i bardzo ważna, że Ministerstwo Sprawiedliwości zareagowało, zaoferowało swoją pomoc w tej sprawie. Przypomnijmy, dziecko, które niemiecki sąd chce odebrać matce Polce, to 7-letni chłopiec. No i cała konkluzja tego raportu sądu w Niemczech, którą ma pan przed sobą, panie mecenasie. Tak, no co szokujące, sprowadza się do tego, że matka tak naprawdę za dużo opieki oferowała swojemu synkowi. Tak, warto wspomnieć o tym, że matka opiekowała się normalnie swoim synem, a syn jest wcześniakiem. Także jest to rzeczą normalną, jeżeli dziecko się rodzi wcześniej, rodzice zwracają szczególną uwagę na to, żeby odpowiednio się rozwijało to dziecko i tak dalej. Także to, co nam się wydaje wręcz normalne tutaj w Polsce, zaczyna być nienormalne w Niemczech i to mnie bardzo przeraża. I życzyłbym sobie, żebyśmy w Polsce no, nie dążyli do tej niemieckiej, europejskiej normalności, bo ona nas może też sprowadzić na manowce i to warto ten przykład tutaj dalej podać. Tak, bo właśnie ten przykład pokazuje, jak bardzo te społeczeństwa zachodnie, także w Skandynawii jest bardzo dużo takich przykładów, jak bardzo one ingerują tak naprawdę w decyzje rodziców, prawda? Jak bardzo zaglądają już teraz coraz częściej do rodzin. No i niestety polskie rodziny padają ofiarą działań tych zachodnich sądów. Jak to wygląda? Czy to rzeczywiście jest zdaniem pana mecenasa także, czy w praktyce pana mecenasa także się coraz częściej pojawiają takie przypadki? Tak, one się niestety pojawiają coraz to częściej, bo jest też statystyka dotycząca ilości dzieci wyjmowanych z rodzin i ona z roku na rok rośnie. W 2015 roku było chyba około 77 tysięcy w całych Niemczech. 2016 też jest znowu wzrost. I to pokazuje, że to nie jest pojedynczy problem, tak? I jeżeli teraz do mnie zwracają się rodzice, czy jeden z rodziców w tych sprawach, zawsze zwracam na to uwagę, że warto opuścić teren Niemiec,
wtedy, jeżeli jest jeszcze pełnia władzy rodzicielskiej u rodziców, bo wtedy rodzice mogą... już zaczynają się problemy. Jak już Jugendamt coś tam... Bo to czasami wystarczy, że sąsiad poda dalej, czy lekarz zauważy, że tu jakieś siniaki, dziecko się gdzieś... Dziecko upadło, a czasami sądzi się, że to dziecko zostało pobite. Jeżeli to już się zaczyna, ten cały proces, to wtedy radzę... W kilku sprawach udało mi się tak poradzić rodzicom. Wtedy radzę, żeby natychmiast opuścić teren Niemiec i udać się na przykład do Polski, bo tutaj ten system jeszcze normalnie funkcjonuje i tutaj rodzice opiekują się dziećmi i to jest rzecz normalna i sądy nie zabierają w tak drastyczny sposób dzieci, chociaż były takie podobne przypadki już w Polsce, ale teraz po zmianie rządu, po zmianie ustawy, po tym, jak właśnie też Ministerstwo Sprawiedliwości się zaangażowało w te sprawy polsko-niemieckie, a dokładnie pan minister Michał Wójcik, te sprawy nabierają innego obrotu i życzyłbym sobie, żebyśmy w Polsce w tym kierunku szli, żeby nie była to tak zwana europejskość wypaczona. A na ile to jest wypaczony system, a na ile w tych rodzinach rzeczywiście dzieje się źle? No bo to zawsze trzeba zadać to pytanie, czy sąd słusznie niepokoi się w przypadku tych rodzin, czy rzeczywiście ingeruje zbyt mocno? Są oczywiście przypadki, w których jest to uzasadnione, tak? Ale jeżeli jest to uzasadnione, no to na przykład w Niemczech, jeżeli jest to dziecko z rodziny polskojęzycznej, no powinno to dziecko też trafić do rodziny polskojęzycznej w Niemczech. A jeżeli nie ma takiej możliwości, już teraz też kilka takich spraw prowadzę, to wtedy dziecko powinno trafić do rodziny swojej biologicznej. Jeżeli ona się znajduje w Polsce, to żeby trafiło do swojej babci czy dziadków w Polsce, a nie przechodziło do innej rodziny zastępczej, która nie jest z nią ani spowinowacona, ani spokrewniona, bo tutaj uważam, że powinniśmy na ten tutaj skorzystać z tych działań tutaj na osi Wielka Brytania, Polska, gdzie właśnie takie dzieci trafiają do swojej biologicznej rodziny w Polsce i uważam, że tutaj należy się wsparcie również mediów, nie tylko mediów, ale społeczeństwa polskiego, ażeby Ministerstwo Sprawiedliwości zostało tutaj wsparte, żeby Niemcy zrozumieli, że jeżeli to są dzieci z polskich rodzin, żeby tak samo trafiały do Polski, bo to jest wspólny obszar Unii Europejskiej. I albo go szanujemy, albo nie. Jeżeli mamy te podobne standardy, to nie ma żadnego problemu, żeby dzieci się przemieszczały do Polski. Wspomniał pan także o Wielkiej Brytanii, czyli tam także coraz więcej takich przykładów, nie tylko w Niemczech, w Skandynawii. No nie tylko, na przykład Holandia i tak dalej. I myślę, że to jest zadanie dla rządu pani premier Beaty Szydło i z tego zadania rząd pani premier Beaty Szydło się wywiązuje, tylko potrzeba wsparcia, trzeba konkretnych rozwiązań. Jakie to byłyby te konkretne rozwiązania? Tutaj w przypadku jeszcze tej Polki mieszkającej w Niemczech, choć teraz z tego co wiem jest ona w kraju, powiedział pan, że Niemcy zwyczajnie naruszają zasady państwa prawa. Oczywiście. Jeżeli jest sporządzana ekspertyza, ponad 150 stron, i jest słuchana tylko głównie strona ojca, a o stronie matki i mało co mamy, dziadkowie nie zostali tutaj. Czy możemy mniemać, że to dlatego, że matka jest Polką, ojciec Niemcem? Być może coś w tym kierunku wskazuje, ale nie chciałbym do końca podtrzymać tej tezy, ale w tych sprawach niemiecko-polskich, niemiecko, bym powiedział, takich zagranicznych, rodzic Niemiec, który jest na miejscu, zna system niemiecki, o wiele szybciej działa i reaguje. A tutaj obcokrajowiec ma, jak zawsze, trochę trudniej. W tym konkretnym przypadku także powiedział pan, także wskazuje na to matka dziecka, że ojciec jest... ma problemy z narkotykami, tak? Nie rzucając nadmiernych określeń. No właśnie są te problemy i bardzo mnie zdziwiło, że sąd i biegła tak to długo tolerowały.
Ja musiałem na rozprawie wnioskować wręcz o to, ażeby pościągać te sprawy karne, żeby zwrócić na to uwagę, żeby zapytać, złożyć zapytania do prokuratury tam w Niemczech, czy nie ma jakichś postępowań w tej sprawie. I to mnie bardzo zdziwiło, że sąd z własnej inicjatywy z takimi wnioskami nie wystąpił. Ja musiałem dopiero o to wnioskować i to mnie przeraża. Czy uznanie mniejszości polskiej w Niemczech to jest jeden z kroków, który pomógłby załatwiać właśnie tego typu sprawy też? Oczywiście, bo wtedy mamy dodatkowe wsparcie. Wtedy jako przedstawiciel, jako osoby należące do mniejszości im przysługują dodatkowe prawa, dodatkowe wsparcie. Ja uważam, że powinniśmy tę sprawę mniejszości polskiej położyć na stół negocjacyjny polsko-niemiecki. Teraz trwają rozmowy koalicyjne, będzie tworzona nowa koalicja rządowa. Wiele wskazuje na to, że będzie się składała z trzech, ale de facto z czterech partii i że pani kanclerz Merkel chyba zostanie ponownie wybrana jako kanclerz Niemiec. I uważam, że wtedy powinniśmy to położyć na stół negocjacyjny i nie bać się własnej odwagi. Ja dzisiaj już dziewiąty dzień prowadzę protest głodowy. Zobaczymy, czy te sprawy nam się uda dalej posunąć, ale liczyłbym na wsparcie też tutaj z Polski. Bo bez wsparcia z Polski tego tematu nie rozwiążemy, a to jest temat do natychmiastowego rozwiązania, bo przed wojną była mniejszość polska w Niemczech, tak? Jeżeli była przed wojną, to nie wszyscy przedstawiciele mniejszości polskiej zostali wymordowani. Ich potomkowie nadal żyją na terenie Niemiec i im przysługuje status mniejszości polskiej, a teraz czwartek, piątek zbiera się Rada Europejska i znowu będzie podnoszony wątek praworządności, będzie to dotyczyło Polski i Węgier. No, spójrzmy na praworządność po stronie niemieckiej, tak? Jugendamty, sprawa mniejszości polskiej, jak po kilkudziesięciu latach rząd niemiecki nadal przyzwala na to, ażeby skutki rozporządzenia Hermana Göringa, no nadal, żebyśmy z tymi skutkami mieli do czynienia na co dzień w Niemczech. Przecież po tylu latach po wojnie jest to rzeczą normalną, że praworządne Niemcy, demokratyczne Niemcy powinny uznać status mniejszości polskiej w Niemczech dla potomków przedwojennej mniejszości. Jak powinien zareagować polski rząd, polskie Ministerstwo Sprawiedliwości i czy te kwestie, które już się zmieniają, czyli między innymi podejście do tych instytucji zajmujących się dziećmi i odbieraniem władzy rodzicielskiej w Niemczech, realnie zmienią sytuację właśnie w takich przypadkach jak przypadek pani Kati? I co też zaproponowało ministerstwo właśnie konkretnie w przypadku tej pani? W przypadku pani Kati Kreit jesteśmy umówieni na spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Spotkamy się osobiście, będziemy rozmawiać i ucieszył mnie fakt, że samo Ministerstwo Sprawiedliwości zadzwoniło do mnie, wyszło z inicjatywą i tutaj chciałbym podziękować panu ministrowi Michałowi Wójcikowi za taką szybką reakcję. Czy jesteśmy na dobrej drodze, aby te zmiany udało się uzyskać i aby Niemcy nie odbierali bez większych powodów, znaczących powodów, bez takich patologicznych przypadków, aby nie odbierali władzy rodzicielskiej Polakom? No, jesteśmy na dobrej drodze, tylko musimy dalej działać na tej drodze. A nawet jeżeli są patologiczne przypadki, to chodzi o to, żeby to dziecko polskojęzyczne, to polskie dziecko trafiało również do Polski, do tej części rodziny, która nie jest patologiczna i myślę, że to powinno być bardzo konkretne, to rozwiązanie powinniśmy dążyć, żeby strona niemiecka zrozumiała, że tutaj musi się odpowiednio zachować i nie blokować tego.
Mecenas Stefan Hamura, bardzo dziękuję za tę rozmowę, dziękuję za wizytę w studio, zwłaszcza, że trwa protest głodowy. Dziękuję, że znalazł pan siłę. Dziękuję również państwu za uwagę w tej części naszego programu. Za chwilę, jak po każdej pełnej godzinie, również po godzinie 15, przegląd wydarzeń w Polsce.pl, a później przedstawimy państwu jeszcze fragmenty rozmów rodziny państwa P, czyli tych właścicieli Amber Gold, piramidy finansowej, na chwilę przed i chwilę po upadku właśnie tej firmy Amber Gold. Te nagrania jeszcze przed nami także magazyn Grzegorza Górnego między Matrixem a Krucyfiksem. Zostańcie państwo z nami.